Acuphase model E406V. Dosyć współczesna, powiedziałbym, konstrukcja. Modelowa 96 rok. Jak zawsze sprzęt perfekcyjnie wykonany. Osobny transformator do zasilania przez wzmacniacza kart rozszerzeń całej logiki. Końcówka mocy w klasycznym układzie wykonana na trzech parach tranzystorów na kanał. Transformator szacuje około 400 W. Więcej raczej nie ma, gdyż z tego co zdążyłem zauważyć, nie ma tutaj układu soft start. Kondensatory pojemności 33 000 mikrofaradów. Oczywiście cały selektor na przekaźnikach. Naprawdę bardzo fajnie brzmiący wzmacniacz i świetnie wyglądający. Jednak jak zawsze w przypadku sprzętu 20-letniego należy mu się gruntowny przegląd. Największy problem jest z trzeszczącymi przełącznikami. Alpsy dość nietypowe, ponieważ zawierające w swej budowie od razu diodę LED. Zostaną te elementy kompleksowo zregenerowane, łącznie z potencjometrami i selektorami. Tak, mała pomyłka. Soft start oczywiście się znajduje. Widać końcówka mocy. Tranzystory dodatkowo przykryte fragmentami aluminium, które również poprawiają odprowadzenie ciepła z tej strony tranzystora. Dodatkowe trawko. Generalnie dosyć łatwy dostęp do wszystkiego. Selektorki miniaturowe Alpsa. Wzmacniacz w trakcie demontażu. Najłatwiej wymontować sobie całą płytkę, nie odkręcać wstępnie wszystkich selektorów, potencjometrów, tylko poluzować sobie tutaj panel, tak aby właśnie można było tą płytkę uwolnić. Z tym też nie ma problemu, więc w pierwszej fazie zostaną zrobione te elementy. Acuphase w chwili obecnej po regeneracji trzech selektorów, trzech potencjometrów i dwóch przełączników. Ten zregenerowany te w dalszym ciągu do zregenerowania. Praca nad
wzmacniacze dobiegły końca. Pozostało jedynie założyć boki oraz górę obudowy. Jak widać, wszystko działa idealnie. Tak aby tej śrubki tutaj nie było. Chociaż w tej pozycji tak będzie widoczna. Ale tak musi być, selektor i tak jest obrotowy dookoła.